Dzień dobry ludzie. Zagrajmy w Mighty Magic 6 The Mandate of Heaven. Dobra, kolejny odcinek będzie w tym miejscu. Pełnym jaskini. Nie wiem, czemu chciałem coś takiego powiedzieć. Dobra. A jak to na mapie wygląda? Zaczyna się zastanawiać, ile jeszcze. Byłem chyba w czterech, a zostały z trzy? Nie wiem, tak to mogło tak wyglądać, ale obstałem, że jednak to byłoby za mało i może być więcej. Z drugiej strony, jeżeli to miejsce szybko mi, mało czasu mi zajmie, to wtedy będę musiał iść do gorszego miejsca. Ważnie, cały pakiet. Więc może nie powinien się śpieszyć, ale... Okej, prosto. No, stop, dobrze. I kontynuujemy. Już. Tu jest pan. I tam se idzie chyba też. Dobra, to może znośne miejsce. Czy ty masz włączony incinerate? To miej. O nie! O, cześć, kurde. Dobra, to może jednak tego... Z tamtym w ogóle nie wyszło nic. Kurde, denerwują mnie te ich... przestraszania. No, okej, no... Dobra, niech sobie robią te swoje głupoty. Kompletnie ignoruję to. Wyleczymy ich na sam koniec. A? Dobra, nie uda ci się uciec, gościu. Niestety jesteś za blisko. Tada! Jednak... Incinerate. Dobra. Tego gościa. Oczywiście sami najwyższego poziomu. Oni tutaj muszą być. No ale to już mi tam nie robi różnicy. Przynajmniej podchodzą po jedną. I Great Worm. Tak, ta taktyka jest przegłupawa, ale skuteczna. Super. O, the sun is rising. Dobra. A, dobra, pozbędziemy się tego strachu też. Nie wiem, czy muszę, bo może już tam nie ma dużo. Matko, jeszcze się uchowa taki gościu? Najbardziej irytuje mnie w to, że mam zbyt gorącą herbatę, mi się tak chce pić. Ej, nie uciekaj. No. Ustrzeliła cię osoba, która powinna to zrobić. O, spokojnie.
tędy. Kurde, smoków, a smoków. Dobra. Zróbmy to tak. Jeszcze oczywiście jakiś jeden pan tam musiał się uchować między nogami smoczymi. A to teraz muszą podchodzić. No dobra, nie szkodzi. Ile doświadczenia? Mam dacie. No gin już ty, bo tam już podchodzą. Gin. Nie irytuj dodatkowo widzów. I mnie przede wszystkim. Shed life. Spadła. Ale nie tak, musisz zginąć. Na 9. Gościu jest kurde szybki, mnie to irytuje, no ale i tak zginie. To już mnie nie obchodzi, bo gościu i tak zginie. Gdziekolwiek by się nie schował. Czy do skrzyni, czy gdziekolwiek zginie. Ponadto, to spore obrażenia. Zostawiam nam zadanie. Stać. Parkour. Aha, on jest jeszcze przestraszony tutaj jeden. Oj, nie. Nie. Czekajcie. Czyli tak spadać z tym. Shed life, idealnie. Dobra, teraz sobie powinniśmy poradzić sobie i... Okej, to naprawdę wygląda głupio na lecę. O, tam było ich dwóch? Nie wiem. O. Też mi po prostu refleks szachisty. Dobra. Okazuje się, że Shed Life jest czasami nawet częściej używany niż Cure Wounds. Nie Cure Wounds, tylko Power Cure. No dobra, może nie częściej, ale tak samo często, naprawdę. Niesamowicie przydatny czar, dlaczego do awatara? Czasami te potworki, no po prostu. No nie wierzę. To nie jest przypadek chyba, co nie? Osiu naprawdę chce do skrzyni wejść, ale nie, nie może. Gin. A? No, ciekawe, ale czy ty masz w ogóle... Wow. Poison Resistance, to chyba można by sprzedać. Tak, mamy poziomy, wiadomo. Już to było od dawna w sumie, no ale... I... Skrzynia nie są zapłapkowane. To wszystko będzie prawdopodobnie do sprzedania jakoś, kurczę, wątpię, żeby to były dobre rzeczy. Znaczy dobre, w sensie takie, które będziemy używać. Plus jeden. Ups, nie tak? Nie lubię nosić tych cholernych lasek, one zawsze tak dużo... miejsca. Dlaczego water? Zawsze się zdarzają, kurczę, jakieś takie rodzaje magii, których niezbyt używam. Chciałbym... Taki amulet by mi się przydał co do magii ognia, to byłoby świetne. Resistant to poison. Dobra, to jest wartościowe. Bierzemy. Wow. Okej, okay, to wszystko w tym pomieszczeniu, więc chyba jeszcze tylko jedna jaskinia tego, aczkolwiek... Nie, nie, jedna jeszcze. Tu jest jakieś... 10 minut na jedną taką jaskinię. To jest dosyć kiepsko, no ale...
Częściowo towarzystwo zostało tutaj już rozgonione. Zastanawiam się, czy nie zrobić... Już po prostu tam wjazdu... O, czekajcie, coś się skończyło. Stone skin na przykład. To ja... Stone skin... I... Idziemy. Czy te goście tam mogą... trafić? Te goście? Ci goście. Nie wiem, obawiam się, jestem prawie nawet pewien, że za rogiem czyha banda smoków, więc nie będę tam robił na razie takiego heroicznego. Ewentualnie synonim słowa heroicznego, czyli głupiego. Ale, no, gość się zablokował, to może po prostu za duży jest, czy co? Okej. Właśnie zaryzykowałem, ale okej, może nie będzie źle. Może uda mi się jakiegoś smoka przynajmniej zabić. I żeby nie zablokowali nas. Nie, no to jest trochę ryzykowne. Może się wycofać, póki jest sporo miejsca. Dobra. Jak tam z tą herbatą, bo... To już są dawne dzieje. Wciąż ciepła. No, właśnie nie o tym chodziło. Aha, no tak, przecież jedyną osobą, która może leczyć, no jest... Osoba, która właśnie leży. Masz swój palec. Aktualnie. No, dawać, Michaela, dawać. Thank you. I tak słabo. I tak dużo. I szybko naprawdę biegają. Dobra, zrobimy haste, bo... Jest troszkę zbyt niebezpiecznie. I smok tu się jeszcze wpycha, oczywiście. Nice, dobra. A ten gość jest strasznie mały, teraz widzę w porównaniu. I okazuje się, że ten smok chyba blokuje przejście wszystkim, czy mi się wydaje? Albo mi się faktycznie wydawało? O, skończyła się magia. Super. O, i skończył się Michael. Chyba trzeba będzie uciekać. Nikt nie ma jakiegoś innego leczenia, kurczę. Palec może jeszcze uda się zrobić. Udało się, ale to za słabe. Spróbujemy zabić tego smoka. To jest troszkę ryzykowne. Nice. I teraz spadła. Powiem, że nie najgorzej. Dobra, zrobimy resta. I teraz musimy pamiętać, bo ja muszę, że czas mija. I te sprawy. Oprócz tego, że starzeją się od cudowny jeden dzień, to pielgrzymki. Okej, okay, czyli Day of Protection i tak dalej. Dobra.
No. Myślę, że... O, szybciej to przyjdzie. Stąskn jeszcze i koniec. Stać. Dobra, tym razem nawet jakieś poważnie, że strasznie dalekiej odległości się obudziły one. One? One! Tylko kurde obelga na nich. Nie, on to nie chce, żeby był przestraszony. Dobra, ostatni gość chyba. Ale nawet opiera się. Takie małe twardzie. Dobra. I ostatni smok. Znaczy jeszcze jest jedna jaskinia abstarna. Ej! A się znalazł jeszcze. Sorry gościu, ale no właśnie. Nikogo tu nie ma. Nice. Udało się. Cała beczka. Pusta beczka. A nie, nie pusta. Właśnie. Trójząb niestety jest słaby. Znaczy w ogóle to, że jest trójząb, to już jest słaby od razu. Upchane tutaj tyle dziadostwa, że będzie nad powyrzucać. Znowu, a nie, shrub metal, nie, chyba nie miałem. Nie, no nie, to chyba jest za słabe, ale... Chwila, bo wolę tu tak upchać, może się okazać, że to jakaś zbroja płytowa jeszcze oczywiście. Nie, ale... Warto. O, co to? Tego jeszcze nie widziałem. Jeden z lepszych rodzajów włóczni. I mamy tutaj w końcu jakieś coś związane ze zadaniem jakimś. Świetnie, to się może przydać. To się bardzo przydało w następnej lokacji chyba. Muszę tylko o tym pamiętać oczywiście. To już jest problemem. Co to za zwój? A, czyli to może... Może to nie jest związane z zadaniem, ale opisuje, że ci goście zajmowali się napadaniem na miasto i właśnie te wieże zostały stworzone, albo zostały stworzone, między innymi one walczyły, że one walczyły też, walczyły one. No, wiecie o co chodzi. A, i udało mi się wyłączyć właśnie. Dobra, nie będę tego czytał. W zasadzie nie jest to interesujące dla mnie. Ja tu tylko klepię. To skąd się tu wzięło? W ogóle oczywiście pewnie... Wow. W mordę. O kurde, nie wierzę. O, masakra. To jest też całkiem najgorsze, aczkolwiek i tak wciąż słabsze od mojego. No to jest za sprzedanie. Czy ona miała jakiś pierścionek resistant to insanity? Albo raczej pelerynkę, czy co? Coś miała. Co miała resistance to insanity? Chyba coś miała przecież, nie? Czy to nie ona? A, tu jest właśnie, dobra. Czyli mamy tak. Dla niej jedno resistance do insanity. I dlatego będzie.
tego gościa. Trzymaj. Ale to jest najlepszy magiczny przedmiot, jaki widziałem od wielu odcinków, jeżeli to nie jest w ogóle najlepszy magiczny przedmiot, jaki w ogóle znalazłem. I kto będzie miał zaszczyt używania czegoś takiego, bo ja nawet nie mam pojęcia, komu to dać. Oh, nice! Idealnie. Teraz to może się schować. Mamy pieśń, który polepsza wszystkie przedmioty. Wszystkie czary ognia. A, to sobie zachowam. W ogóle dwa teraz takie mam. W sensie, czy ma znaczenie ich jakość, no dlatego na wszelki wypadek sprzedam ten tańszy, aczkolwiek różnica jest tylko 300, więc... Endurance plus 10 to też są nie najgorsze rzeczy. Sorry ludzie, że to w tym momencie robię, ale... Ginevra. Dobra, to było chyba najsłabsze. Jakieś jeszcze tutaj magiczne, ciekawe pierścionki albo amulety do sprzedania. Of the unicorn. Fire resistance 11, no kurde, no. Dobra, zrobię to chyba poza wideo, bo to jest trochę za dużo magicznych przedmiotów na raz. A muszę tylko pamiętać, żeby nie sprzedawać ich niektórych. O, przepraszam, nie mam. A tu jeszcze coś? Jakieś rzeczy? Dwuręczne miecze nie obchodzą. Dobra, jeżeli tylko rozwiążemy problem z peleryną, płaszczem, coś mi się wydaje, że do awatara to pójdzie. Aczkolwiek nie jestem pewien, bo on ma całkiem dobre statystyki, jak się patrzy teraz, właściwie nawet. Chociaż wszyscy mają dobre. Na razie nikomu, po prostu nie wiem, komu to dać. Tego nawet nie biorę, dajcie spokój. No, nawet nice. Chodzi o to, co to mamy. Nie, słabe. Dobra. I zostało mniej więcej 7 minut na ostatnią jaskinkę. Gdzie ona? Na samym początku, jakby. A, się chyba te w końcu można chyba wypić. Oczywiście Michael ma jakoś dziwnie bardzo zdrowia. O! Już się uruchomiło. To będzie chyba faktycznie ostatnia. Czyli ile? Trzy odcinki zajął mi to miejsce mniej więcej. No i chyba trzeba będzie się psychicznie przygotowywać, żeby pójść do zamku Darkmoor. Ale zanim to zrobię, to jeszcze musi być wykonana pielgrzymka. Gościu, podejdź tu. Dobra, on jest trochę głupszy niż reszta, ale nie szkodzi. Są tu smoki? No, może nawet nie ma. Nie ma smoku, zarąbiście. Dobra, włączamy haste.
Dobra, i jedziemy z tym koksem. Powinno się udać. Jak dużo ich. Chciałem zobaczyć, jak zadziała. 112. Ciekawe, czy to jest też dzięki temu, że jest pierścionek nowy. Oczywiście, że nie. W sensie w kontekście awatara, a nie awatara Michaela. Zacząłem się też zastanawiać. Zacząłem. 203! Jakby taki drugi pierścionek znaleźć. Bo znalazłem akurat dwa pierścionki co do wody. O nie. I spadę z tą zbroją w środku walki. Chociaż... Kurde, zarąbista zbroja. dobra. Nie, nie może być... mam... martwy teraz. On... co mu się stało? Dobra, ten gościu jest chory też. W ogóle oni jakoś tak robią sami z siebie? O, już mu dobrze. Dobra, dawać mi Resurrection. Fucking nie Resurrection miało być chyba, Raise Dead. Strata czasu i pieniędzy. Teraz będzie przez pół godziny nie... aktywny. Dobra, spadamy jednak. Matko, nie w tym kierunku! O! Śmierć. Masakra. Nie, i straciłem taką super mega zbroję. Nie. Trudno. O, jak płynnie. Kurde, i nie zrobię tego wtedy, teraz w tym odcinku w takim razie. Damn it! Przez i muzyka jeszcze na wykładkę mnie teraz dobija. Bo zapomniałem o niej wcześniej. Stać. Będę teraz rzucał kule ogniste. Które są cholernie silnymi kulami ognistymi. To jest najlepszy magiczny pionek, który mógł się zdarzyć. Ten pierścionek. Już nawet chyba lepszy niż tamta ten płaszcz. O, dużo. Ej, nie, szkoda. W sumie to czemu dwóch naraz zbijemy? Raczej jednego by wypadało, nie? I znowu, no właśnie, znowu uwaga na Michaela. Caution. A, nie, spoko, jeszcze raz się wygenerowała? Ale trochę gorsza. Dlaczego? To niesprawiedliwe. Ej, nie zasłaniaj go się. Dobra, jak tylko zabijemy tego twardziela, to spoko, już pójdzie szybko w ogóle. Dobrze. O! No... Jeszcze raz? A strasznie dużo generują tych zbroi, no. Stać? O kurde, smoki jeszcze. Dobra, to ja tu zaraz przerwę zrobię. Jeszcze tylko parę razy rzucę kulę ognistą. Za 10, no to i nie wyszło tak. Może dlatego, że jest przestraszona? Nie wiem. Chętnie tylko jeszcze pozbyłem się tych dwóch panów na koniec tego odcinka. Ale jest niestety jeszcze trzeci pan. Szlagby to. Dobra, to robię zapis
i sobie robię przerwę w takim miejscu, czemu nie? Także do usłyszenia.